Witam ponownie, moi drodzy. Dalsza część newsów z udziałem tego skutera nieszczęsnego, który pokazałem z tym wyciekiem oleju. Ja nie wiem, ja się może się czepiam, ale to sami ocencie, czy ja się czepiam, czy się nie czepiam. Skuter wyjechał z naszego serwisu w piątek. Dzisiaj mamy poniedziałek. Przepraszam, w czwartek. W piątek wyjechał z naszego serwisu, dzisiaj mamy poniedziałek, skuter wrócił z wyciekiem oleju, który już zdiagnozowałem, że facet się zatkał od me. No i doszedłem do tego, że rozwaliło ten wąż, pokażę, to jest pierwsza sprawa, on jest rozwalony. Ja już go nie wymieniam nawet, bo to nie ma sensu. Zobaczcie, przed czym zabezpiecza się w ten sposób skuter, akumulator. Zobaczcie tutaj. Przed czym to jest zabezpieczone? Powiem wam, ręce i nogi opadają. Czepiam się i będę się czepiał, bo to jest masakra. Nie narzekajcie, ludzie, że skuter chiński się psuje, skoro mamy, że instalacja jest do dupy, skoro izolujemy te przewody w taki sposób, że pod tymi przewodami zostaje nam wilgoć. No a potem ta wilgoć robi korozję, no to jest po to odkryte, żeby to sobie mogło odparować. Nie wiem po co ten akumulator jest tak pozwijany, zobaczcie, ja teraz ładuję akumulator akurat, bo jest wyczerpany, ale po co i kto to tak zrobił? Masakra, naprawdę masakra. Sprawą drugą jest, że skuter od nas wyjechał sprawny, chodził jak zegarek. Teraz odpalam, skuter odpala, nie trzyma obrotów, gaśnie. Podkręcam obroty śrubą od biegu jałowego. Od otwarcia przepustnicy na biegu jałowym skuter po chwili gaśnie. Ale patrzę sobie na śrubę składu mieszanki. Ja nie wiem, czy ją będzie widać. Pokażę wam to, chcę wam to pokazać. Zobaczcie, śruba jest wkręcona do oporu. Regulowaliśmy gaźnik i czyściliśmy ten gaźnik, moi drodzy. Oczywiście już jest uświniony po jednym dniu. Ja nie wiem, co trzeba robić, żeby tak upierdzielić gaźnik po jednym dniu. Z reguły regulacja gaźnika w tych skuterach wygląda tak, że ta śruba jest wykręcona albo na równo z obudową gaźnika, albo minimalnie wystaje 2-3 mm. I wtedy ten gaźnik naprawdę fajnie pracuje. Było to tak zrobione, nie wiem po co kto tu kręcił. Ja mam taką prośbę do wszystkich użytkowników tych skuterów. Jeśli taki skuter oddajecie do naprawy, do serwisu, a on działa, no to nie kręćcie w nim, bo po co? No nie ma sensu kręcić, skoro coś działa, tak? A skoro gaśnie, no to każdy szanujący się serwis daje na wszystko gwarancję. U nas na wszystko jest gwarancja, nawet na regulację gaźnika. Zawsze powtarzam klientowi, jeśli coś nie działa, proszę przyjechać, doregulujemy, bo my nie mamy czasu jeździć na skuterach 20 km, żeby coś się tam potem stało, prawda? Mamy tyle pracy, że i bardziej poważnej pracy, bo naprawdę, ja wam mogę pokazać nawet, moi drodzy, zobaczcie. ETZ-250 do naprawy, remont silnika. Piaggio MP3 do naprawy. Kolejne Piaggio MP3. Aprilia 125. Honda Hornet. Suzuki Burgman. Piaggio X8. Beta. Peugeot JetForce. Tu jest Beta, przepraszam, a tam jest chyba Honda. I troszeczkę jeszcze tutaj sporo pracy mamy, jak widzicie. Więc nie mamy czasu na jeżdżenie na skuterze pół dnia, żeby go sprawdzić. Według naszego rozeznania, jeśli skuter działa na gorącym silniku, przejadę na nim 2 km, nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku. Powiem wam tak, 99% winy za psucie się skuterów jest to wina właściciela, który grzebie, kręci, nie wiem po co. Naprawdę, nie ma potrzeby kręcenia, moi drodzy. Zobaczcie, jak jest fajka opatulona. Ja tego nawet nie ruszam, bo boję się, że się coś rozsypie. Naprawdę, znów bym musiał wystawić fakturę, czego nie chcę. I chyba ten skuter był już drugi raz u mnie i ostatni. Nie przyjmę go więcej, bo jeśli ja widzę, że klient kręci w gaźniku po dokładnej regulacji i wyczyszczeniu tego gaźnika, no to przepraszam, ale jeśli jajko jest mądrzejsze od kury, no to takie są efekty, a nie inne. Moi drodzy, przestrzegam was o tym, żebyście nie kleili tak na przykład akumulatora, żebyście nie zaklejali w ten sposób przewodów. Jeśli chcecie sobie uszczelnić przewody, kupcie
koszulkę termokurczliwą z klejem, która nie przepuszcza wody, i na łączeniu przewodu, a nie na bezpieczniku, bo tu jest w środku bezpiecznik, to jest bardzo niebezpieczne. Ja to klientowi powiem, ale nie dotykam tego, naprawdę, bo powiem wam, zobaczcie, ten skuter jest w takim stanie, no ja bym już do niego grosza nie włożył, no skoro jeździ tak, jak jeździ, i opona, powiem wam, włożona, najtańsza opona, jaka może być, najgorsza, jaka może być, dlatego ludzie się dziwią, że nie można u nas kupić opony za 45 zł. Bo ja takich nie sprzedam opon, moi drodzy, nie sprzedam takich opon. Także jak widzicie, no nie grzebcie. Jeśli macie pojęcie, to róbcie sami, a jak oddajecie do serwisu, nie poprawiacie po serwisach, tylko złóżcie reklamację, macie do tego prawo. Nie wiem, czy ten film był nudny, moi kochani, czy wam się przydał, ale tak jak mówię, najlepiej, gdyby jajko nie było mądrzejsze od kury, to na tym świecie będzie wszystko ok. Pozdrawiam serdecznie.